Siema, trzymanie mikrofonu jest uciążliwe. A co ze światłem? Jest równie ważne. Jakby to wyglądało, gdyby do matrycy naszego aparatu docierało go zbyt mało? No właśnie, nie wygląda to najlepiej, prawda? Także dziś wielki upgrade. Pokażę wam, co zakupiłem w ostatnim czasie, aby polepszyć jakość swoich materiałów. Głównie będą to statywy, światła, no i mikrofon. Zapraszam. Jeszcze na początku chciałbym cię poprosić o to, abyś zwracał uwagę na to, jak tworzę swoje materiały. I w komentarzu napisał, co mógłbym ewentualnie poprawić. Z góry dziękuję. W pudełku znajdziemy mikrofon z 60-metrowym kablem, aby mieć swobodę ruchu podczas ujęć. Baterię LR44, która zasili wzmacniacz, jeżeli podepniemy go do kamery. No i owiewkę, aby nie było słychać wiatru i oddechu. Taką samą mam założoną na swoim Novoxie. Porównując, w tym momencie słyszycie mnie z tego mikrofonu. A teraz słyszycie mnie z Redmi Note 8 Pro. Ten sam telefon, którym nagrywany jest ten film. Sami ocencie, czy jest jakaś różnica, ale to nie wszystko. Za mną widzicie lampę, która oświetla ścianę na kolorowo. Za pomocą tego pilocika mogę sobie zmienić jej kolor. Jest to jedna z najtańszych lamp LED-owych RGB, jaką znalazłem na Allegro. Ma ona 50 W, kosztowała około 150 zł. Oczywiście możemy również za pomocą tego pilocika zmienić natężenie światła. I w taki właśnie sposób możemy oświetlić na przykład siebie. Ale ja preferuję ten pierwszy sposób, czyli po prostu na ścianę. Ja tą właśnie lampę otwierałem na streamie. Troszeczkę zaskoczyło mnie to, że nie było zarobionej końcówki, ale nie korzystam aż tak często z okapu, więc sobie zapożyczyłem. Naprawię ten okap. Podczas streamów nie opuszcza mnie jeszcze jedna lampa podłogowa. Odcina mnie ona jakby od tła. Zobaczcie, jaki jest efekt. Być może nie jest to idealne rozwiązanie, ale lepsze to, niż jakby nie było jej wcale, prawda? Dodatkowo do oświetlenia siebie korzystam z LED Ringa. Kupiłem go, nie myliście, na Allegro. Mogę zmienić natężenie światła, barwę, chociaż najbardziej pożądana to 5500 Kelvina, gdyż to najbardziej przypomina światło dzienne. Możemy używać go na akumulatorze bądź na zasilaniu. Mi to drugie wystarcza w zupełności. Aktualnie zamontowaną ją miałem na takim statywie, ale jestem na tyle mały, że musiałem budować różnego rodzaju konstrukcje z foteli, pudeł i wszystko było na tyle uciążliwe i zajmowało tyle czasu, że dłużej to trwało niż nagranie jednego ujęcia. Dlatego postanowiłem kupić coś takiego. Ma to zakres pracy od 75 do 230 cm. Montuję sobie lampę na gwint 1/4, mogę sobie przestawiać, dostosowywać do własnych potrzeb i nie ma problemu, że coś się przewróci, jak to bywało przy moich chwiejnych konstrukcjach. Ale jest jeszcze jedna paczka. Jest to również statyw, ale jaki? Aktualnie do nagrywania telefonem używam DJI Osmo Mobile 3. I oczywiście, że z niego nie zrezygnuję, ale do pewnych statycznych ujęć i przebitek potrzebuję czegoś takiego. Chwila, tylko odpakuję. Od tej głowicy zbyt wiele nie wymagam i wiem, że pozostawiałaby wiele do życzenia. Aby zamontować ten telefon, będziemy potrzebowali jeszcze jednej rzeczy. A mianowicie, taki uchwyt. Statyw wysoki na 175 cm. Posiada poziomicę, która pozwoli mi nagrywać prosto w pionie i w poziomie, co było często moim problemem. Oczywiście na statyw też mogę zamontować gimbala. To już na tyle. Kolejne materiały już niebawem, także subskrybuj kanał, aby być na bieżąco. Ja postaram się włożyć w nie jeszcze więcej pracy. To już nagrywaliśmy 5 godzin. Także trzymajcie się, na razie, cześć, yo!